Szanowni Państwo, Szanowna Rado Miasta, Panie Przewodniczący Rady Miasta. To jest pismo po raz któryś kierowane, pismo i też nasze słowa kierowane nas, mieszkańców ulicy Marka Ogrodowej, ulicy Orkana, do Państwa. To jest, do Pani Burmistrz zwracamy się tutaj po raz kolejny. Tym razem dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego Rady i również do Państwa. Zwracamy się o wycofanie, my mieszkańcy, zwracamy się o wycofanie złożonego w starostwie powiatowym w Limanowej przez panią burmistrz miasta Mszana Dolna planu budowy drogi gminnej klasy L w mieście Mszana Dolna. Planu budowy w trybie ZRID. Uważamy, że przesłanki stojące za jej budową są bezpodstawne, nie są udokumentowane w żaden sposób. Budowa tego łącznika nie wpłynie na korki w mieście Mszana Dolna, ponieważ przyczyna korków, czyli światła na dwóch głównych skrzyżowaniach na drodze krajowej nr 28, pozostanie. Dokąd pani burmistrz i urząd miasta nie rozwiążą tego problemu poprzez budowę rond lub obwodnicy miasta, żadne pozorne ruchy, które są tworzone przez państwa, nie rozwiążą problemów tych korków w naszym mieście. Inwestycja ta, uważamy, ma znamiona marnowania pieniędzy publicznych, niesie za sobą duże nakłady finansowe, a na dodatek wyrządza krzywdę mieszkańcom poprzez wywłaszczanie ich. I teraz odniosę się do projektu, który został sporządzony, oddany w starostwie, gdzie byliśmy jako mieszkańcy na dwóch rozmowach w starostwie z panem przewodniczącym, z panem dyrektorem do spraw budownictwa i architektury w starostwie, który ma już teraz, na początku listopada, musi wydać decyzję w tej sprawie. Projekt ten zawiera rażące błędy. Po pierwsze, w zupełności uniemożliwia bezpieczny wyjazd z posesji przy ulicy Józefa Marka dla domów numer 3, numer 5, numer 7 oraz dla domu Orkana numer 30. W projekcie tym pominięto kanalizację z domu przy adresie Marka 5 oraz główne wejście do własnego domu. To znaczy, że zostałyby one zlikwidowane. W jaki sposób mieszkańcy będą mogli skorzystać z kanalizacji i wchodzić do domów? Chodnik przy jezdni, która, jak pewnie Państwo wiecie, ma odbarczyć drogę między Szczawnicą a Krakowem, został zaprojektowany chodnik przy tej jezdni z drugiej strony drogi, tam gdzie nie ma domów mieszkalnych. W jaki sposób ma się odbywać ruch pieszy z posesji Marka numer 3, numer 5, numer 7? Czy będziemy musieli przebiegać przez jezdnię wbrew prawu? Jak możemy dostać się do chodnika? Jak możemy wyjść z domów? Czy ktoś z Państwa był tam na wizji lokalnej, widział? Jak możemy, wychodząc z własnego domu, po 3 metrach, 4, nie zginąć pod jadącym samochodem? A co z dziećmi, z osobami starszymi? Nigdzie w życiu, zapewniam Państwa, jeśli by ktoś przeszedł, bo to jest około 500 metrów stąd, przeszedł, nie zobaczy nigdzie, żeby ktoś miał zablokowany wyjazd. Każde domostwo, które zostało kiedyś gdzieś, plan został zatwierdzony, ma możliwość wyjścia z domu. Państwo zapewne też macie możliwość, każdy z Państwa, wyjście z własnego domu, a nam chcecie to uniemożliwić swoją decyzją. Tak jak mówię, co z dziećmi, z osobami starszymi? Jak można nie zginąć pod jadącym samochodem? W innych miastach są tworzone strefy, żeby dla mieszkańców było bezpiecznie, strefy z ograniczeniami prędkości, tam gdzie mieszkają ludzie, ale pełnomocnik pani burmistrz, pan architekt z biura projektowego w Limanowej Drog Projekt, który jest pełnomocnikiem pani burmistrz, stworzyliście plan, w którym mielibyśmy bezpośrednio wychodzić na jezdnię, bezpośrednio. Następnie tak, przepraszam, ale muszę się napić. Dlaczego? Jeżeli radni miasta i pani burmistrz uważają, że droga ta jest konieczna, to w jaki sposób nie uzasadniliście nam państwo ani jednym argumentem tak drastyczne działanie. Wszczęcie procedury ZRID, która była tylko kilkukrotnie w Polsce, tylko do budowy dróg ekspresowych. To jest ustawa na czasy specustawy covidowej, która kończy się już wkrótce.
tylko uruchamiana i tylko przy okazji inwestycji strategicznych. W starostwie w Limanowej są zdziwieni, bo powiedzieli, że oni w ogóle o czymś takim by nigdy nie myśleli, tylko że muszą się odnieść, bo ich obliguje termin prawny, ponieważ to sami nasi współmieszkańcy. To oni chcą dla was tego, abyście państwo nie mogli wychodzić z domu. Dlaczego nie uzasadniliście nam państwo swego tak drastycznego działania? W wypowiedzi do mediów pojawiła się taka wypowiedź pani burmistrz, że my nie mieliśmy spotkanie z państwem i nie chcieliśmy słuchać żadnych państwa argumentów. Na końcu tej swojej wypowiedzi będę bardzo prosiła o przytoczenie nam chociaż jednego argumentu ze strony państwa, bo tak było powiedziane, że my nie chcieliśmy słuchać państwa argumentów. Tak pani burmistrz się wypowiedziała do mediów. Następny tak. Nie uzasadniliście nam państwo właśnie tak drastycznego działania względem mieszkańców. Twierdzicie, że to pozwoli rozładować korki w mieście, na co nie macie państwo przeprowadzonych żadnych badań, żadnych analiz. Decyzję tę została podjęta na zasadzie wydaje nam się. Każdy rozsądny człowiek, jeśli spojrzy na plan sytuacyjny, zauważy, że projektowany łącznik nie będzie miał żadnego wpływu na korki w mieście. Wręcz przeciwnie, stworzy nowe. To tylko te auta będą stały w jednym ciągu, bo będą na końcu ulicy Ogrodowej próbowały się włączyć na ulicę Kolbego, gdzie będzie im jeszcze trudniej, bo nie będą mogły nawet tam światła jeszcze kolejne, nie będą mogły, tylko będzie jeszcze groźniejszy zakręt w lewo. Ludzie na przykład jadący ze Szczawnicy, jeśli zobaczą, bo wiadomo, że oni się tam zwrócą, wtedy przejadą pod naszym domostwem. Czyli nie ma to niestety wpływu na korki w mieście. Co uzasadnia tak brutalne, my czekamy na tą odpowiedź, co uzasadnia tak brutalne działanie ze strony Urzędu Miasta względem mieszkańców? Projekt ten jest on skandaliczny. Wydaje się, że on urąga wszelkim zasadom budowy architektonicznej. Bo jeśli nie można po prostu... Dostaliśmy odpowiedź od biura projektowego, od pełnomocnika pani burmistrz, że zostaną rozburzone nasze ogrodzenia. Dostaliśmy plan geodezyjny, gdzie działkę mam od roku 1962. Nowy plan geodezyjny, że dostaje podział hipoteczny zmieniony działki, zabrana część działki. Bezpośrednio przy wyjściu do domu po prostu nie można wyjść. Nie wiem, czy ktoś z państwa tak mieszka. Ja w każdym razie nikomu z państwa takiego nie życzę. Mimo, że państwo chcecie zgotować naszym domom takie możliwości bytowania, ja mimo to nikomu z państwa tego nie życzę. Żeby musiał wychodząc po kilku krokach, jak można otworzyć drzwi, jak można mieszkać w takim domu, otworzy się drzwi, nie wiem, wyjdzie dziecko, nie wiem, może wnuk kiedyś wyjdzie, gdzie? Po najezdnie? Nie wiem, nie słyszałam, żeby ktoś tak mieszkał, żeby ktoś tak projektował. Pani burmistrz stwierdziła też ostatnio, że nie jest zapoznana z projektem tym i z pismem swojego pełnomocnika, które do nas wystosował pan pełnomocnik, właśnie też opisując właśnie to, że zostaną zburzone nasze ogrodzenia i z resztek tych zburzonych ogrodzeń będziemy mogli sobie odtworzyć ewentualnie resztki ogrodzeń. I następnie jest tak, że powiedziane jest również, że do części po sesji nie jest przewidziany zjazd. Chyba, że potem że my zgłosimy się do zarządcy drogi z prośbą i może on się wtedy łaskawie zgodzi o możliwość urządzenia, o wywłaszczenia się przez nas samych z części naszych działek do urządzenia sobie części zjazdu po zburzeniu własnych ogrodzeń. Mając tam około może 5 metrów do dyspozycji, nie mając możliwości po prostu ani nawet dobrze bycia przed domem, nie mówiąc zaparkowanie czy coś takiego. Zostaliśmy przez panią burmistrz potraktowani nie jak mieszkańcy płacący podatki, współgospodarze miasta, ale jak przeciwnicy, wrogowie. Krzywdę chce się w Mszanie Dolnej wyrządzić nam, mieszkańcom, którzy nie jesteśmy właścicielami sklepów i innych dochodowych interesów. A co innego tereny właścicieli sklepów i innych biznesów w Mszanie. Ich tereny są nietykalne. Po prostu, czy nie jest to czasem tak, iż my mamy być ofiarami i koło naszych domostw ma być przeniesiony... Bardzo przepraszam, bo może tutaj nie ma co już tego tematu w ten sposób prowadzić.
Bo myślę, że to jest kwestia projektanta i tego, co zrobił projektant, a nie jakichkolwiek zamiarów z punktu widzenia miasta i pani burmistrz, jakiekolwiek takie dygresje uważam nie mają sensu. Proszę państwa, dziękuję za tą wypowiedź. W związku z tym, że jest tyle niejasności, tyle niepokojów społecznych, które no, w tym regionie się tam tworzą i być może trzeba to rozwiązanie przemyśleć jeszcze raz i jeszcze raz do niego podejść. Być może trzeba stworzyć jeszcze dodatkowy projekt, być może trzeba przemyśleć kwestie właśnie tych skrzyżowań, tych wejść do domu, tego chodnika i elementów, które składają się na cały ten łącznik. Ja dokończę. Niemniej jednak każde rozwiązanie komunikacyjne, które będzie w mieście wprowadzane, oczywiście będzie się wiązało z pewnymi kosztami. Czasami są to koszty właśnie, które ponoszą mieszkańcy. Wielu mieszkańców ponosi koszty też budowy nowej kolei i nie ma na to żadnego wpływu. Przygotowałem wniosek tutaj, który mam nadzieję będzie jakimś rozwiązaniem satysfakcjonującym i mieszkańców, i no, dającym możliwości na zmianę tego, co jest tam zaprojektowane i ewentualne podejście do tego tematu no, z większą dyskusją tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców. Bardzo proszę pani tutaj. Wysoka Rado i pani burmistrz, ja po prostu bardzo proszę o zastanowienie się, jeszcze raz nad tym całym projektem, bo naprawdę wyrządzacie nam straszną krzywdę. My po prostu pozbawiacie nas majątku. Czy każdy z państwa mogłaby się spojrzeć w oczy, gdyby tak po prostu koło domu ma droga biegnąć, zostaje 9 arów, co my mamy z tym zrobić? Jak to w ogóle sobie wyobrażacie, jak my mamy żyć? Będziemy dzień dobry z altanki mówić sąsiadom, czy jakimś w ogóle ludziom, będą w ogóle, gdzie jakaś prywatność? Kto to widział, coś takiego, taki pomysł? Można, owszem, nie mówimy nie, ale po granicy, żeby nie były takie straty. Naprawdę, bo serce pęka. Niszczycie nasze zdrowie, bo to nas naprawdę kosztuje zdrowie. To są niesamowite emocje. I bardzo proszę, jeszcze raz, zastanówcie się i przemyślcie, co robicie. Dziękuję, na pewno tutaj ten temat będzie przemyślany. No, wielu z nas akurat pewnie mieszka w takich miejscach, gdzie tej prywatności nie ma. Ja mogę powiedzieć też, że mam ulicę przed oknem i wiem, jak to wygląda. Bardzo proszę jeszcze. Proszę. Pani Mosłożelinowy, pani pomyli w ogóle pojęcia. Dzień dobry. Szanowni państwo, ja chciałem dołożyć się do tego wszystkiego niejako. Chodzi nie tylko o te cztery budynki, które tam będą pozbawione dojścia. Znaczy oni będą mieć ułatwione, bo będą chodzić prosto na ulicę. Ale cała pozostała część ulicy Marka i tamta dzielnica. W tej chwili jeżdżę poza stację, chcąc wyjechać na miasto, bo w ulicę Orkana się nie da wjechać. Za chwilę dojdzie do tego zamknięcie przejazdu, bo tak zostałoby nam jeszcze jazda przez Pańskie, żeby tam szany dojechać miasta. Ale z tego, co się zorientowałem dzisiaj, to tamten przejazd kolejowy też będzie zamknięty, czyli my zostaniemy w takim getcie, z którego nie będzie się dało wyjechać, bo tam żadne światła koło Winiami nie pomogą, żeby zwiększyć ten ruch. Światła tylko ograniczą. A nie wiem, czy ktoś z państwa jeździ tamtędy. Przychodzą godziny popołudniowe, wieczorne. Kolejka do Ronda, czyli kolejka na ulicy Orkana i kolejka na ulicy Ogrodowej sięga czasem do połowy ulicy Ogrodowej. Czyli jeżeli będzie łącznik, to już będzie wtedy w obydwie strony. Nie tylko w jedną, tylko w obydwie. I my stamtąd już nie wyjedziemy nigdy, bo nie mamy innej możliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam tutaj sprostować jedną rzecz, że nie będzie zamknięty przejazd na ulicy Zakopiańskiej. Tam będzie przejazd kategorii B, czyli ze szlabanem i będzie przebudowane tak, żeby była większa możliwość tam no, bezpiecznego i szybkiego przejazdu. Zakopiańska to w ogóle nie jest tam, pani burmistrz. Ale bardzo proszę... ja odpowiadam, ja tylko precyzuję to, co pani burmistrz tutaj skończy, powiedział. Bardzo. Mogę jeszcze dołożyć. Przez pańskie, jadąc do miasta, mam jakieś 4 km dalej. 3-4 km dalej. Więc dlaczego kosztem tego, że ktoś sobie wymyślił, że usprawni komunikację, przedłużając ulicę Ogrodową, bo jeżeli ktoś mi pokaże jakiekolwiek badania, że to usprawni, to uwierzę, ale ja w to nie wierzę, bo jeżdżę tam codziennie po kilkakroć i dlaczego ja mam być pozbawiony możliwości wjazdu do miasta, tylko muszę jechać Zakopiańską. Przez pańskie, jeszcze jedna rzecz, przez pańskie tam niedługo też się nie będzie dało jechać, bo asfalt jest wąski, a na większości poboczy kliniec już został tak zmyty przez wodę, że nie miną się dwa samochody. Zostaje kilka miejsc, gdzie tam się mijają dwa samochody. Chciałem jeszcze, przypomniało mi się, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od pół roku jest zamknięta droga krajowa 28 w Kasinie, a wydaje mi się, sterowanie światłem zostało to samo. Na przykład jadąc z ulicy Narka, poza stację, wjeżdżam sobie poza stację, dojeżdżam do świateł bez kolejki, ulicą Kolbego. Wjeżdżając na ulicę Orkana, od meblometu jakieś 6-7 zmian świateł. Jeżeli ktoś by wyszedł w godzinach mniej szczytowych na skrzyżowanie, stąd pusto, stąd prawie pusto, stąd prawie pusto, a Orkana od ronda do skrzyżowania do świateł jest non-stop zatkana, nawet do 21.02. Nie wiem, czy ktoś się pochylił nad tym tematem, żeby zgłosić. Zgłosiliśmy do Generalnej Dyrekcji i Generalna Dyrekcja dała nam znać, że do 15 listopada podejmą decyzję. Po zbadaniu tej, to Generalna Dyrekcja steruje światłami. Chwała Bogu, no. Droga zamknięta bodajże od maja. Dziękuję. Ja też bym chciała, żeby to było szybciej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a propos 28, to ja może też wypowiem się w imieniu mieszkańców ulicy Słomka, Piłsudskiego i tego ciągu. My to mamy od kilkunastu lat, non-stop samochody przed domami i to ten korek to są kilometry. To czasami kończy się daleko, daleko na Słomce, więc to jest jakby obraz tego, co tamta część miasta ma na co dzień. Proszę Państwa, ponieważ mamy tu jeszcze dużo punktów do przejścia, ja przeczytam ten wniosek, który tutaj został przygotowany. Dobrze, i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą dyskusję. Proszę Państwa, przewodniczący Rady Miejskiej Mszana Dolna Michał Liszka, wniosek do burmistrza miasta Mszany Dolnej Anny Pękały. W związku z planowaną budową odcinka drogi łączącej rondo imienia Aleksandra Kaczyńskiego i skrzyżowanie ulic Marka oraz ulicy Grodowej, zwracam się z wnioskiem o ponowną analizę przedstawionego projektu i ewentualną jego korektę oraz realizację zadań wraz z nowym rozwiązaniem na skrzyżowaniu ulicy Marka i Ogrodowej. Planowany odcinek będzie tworzył nowe połączenie drogi krajowej 28 z drogą wojewódzką 968. To ważne rozwiązanie dla miasta Mszana Dolna i było ono już planowane od dawna. Jednak budowa samego odcinka, o którym wyżej mowa, bez reorganizacji i nowych rozwiązań na skrzyżowaniach dróg ulicy Grodowej i ulicy Marka oraz bocznego odcinka ulicy Orkana może stwarzać zagrożenie dla kierujących i okolicznych mieszkańców. Planowane rozwiązanie powinno być połączone z równorzędną przebudową skrzyżowania ulicy Ogrodowej i Marka oraz ulicy Orkana. Ze względu na fakt, że projekt ten ma daleki czas realizacji, można go jeszcze raz przeanalizować i wprowadzić w życie razem z nowymi rozwiązaniami na skrzyżowaniach i całościowym spojrzeniem komunikacyjnym w tej części naszego miasta. Dotyczy to również rozbudowy osiedla Pańskie. Do tego wymagane są dodatkowe rozwiązania, które powinny być przedstawione przed rozpoczęciem realizacji tego zadania. Powinno się uwzględnić też możliwe zmiany, które sugerowali mieszkańcy. Przeniesienie chodnika na drugą stronę, ewentualna korekta planowanej drogi. Myślę, że miasto powinno zaproponować dodatkowe koncepcje związane z wyżej wymienionym problemem. Uważam, że taki tak ważny projekt powinien być realizowany całościowo i z bardzo dokładną analizą. Realizacja tej inwestycji będzie służyła mieszkańcom przez lata i rozwiązania powinny być tak skonstruowane, by jeszcze długo mogły spełniać swoją funkcję.
Proszę Państwa, czyli uważam, że ten projekt powinien zostać jeszcze raz przeanalizowany, jeszcze raz przemyślany. Jeżeli trzeba zrobić nowy projekt, to trzeba zrobić nowy projekt, ale to rozwiązanie jest bardzo, bardzo mocno daleko idące i robiąc to musimy przewidzieć ewentualne skutki i wszystkie ewentualne konsekwencje tego, co tam może być. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, proszę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że 19 października na tej sali spotkaliśmy się w trzy komisje połączone i pamiętam, że tylko trzy osoby były za tym, żeby wycofać ten wniosek ze starostwa. Pozostali, dwie osoby się wstrzymały od głosu, pozostali podnieśli rękę za tym, żeby ten wniosek był dalej procedowany do pozwolenia na budowę. Tyle tylko chciałam powiedzieć. Także rozumiem, że ten wniosek, który złożył pan przewodniczący, jest wnioskiem pana przewodniczącego, a nie pozostałych radnych, ponieważ ja powiem tak, ja to mówiłam mieszkańcom, że ponieważ wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, żeby tam ten łącznik projektować, to dlatego też chciałam, żeby to była wspólna decyzja o ewentualnym wycofaniu tej sprawy pozwolenia na budowę. No państwo zagłosowali, żeby nie wycofywać, więc ja jej nie wycofywałam i nie wycofam na ten moment. Dziękuję. Proszę pani burmistrz, tak, to jest mój wniosek, pod którym tutaj podpisała się większość rady. Tak, jeżeli wie pani co, konsultacje, które są między nami na spotkaniach, są między nami. Nie przeprowadzaliśmy tego na sesji, to jest raz. Wiele razy my też mówiliśmy o różnych rzeczach do pani burmistrz, inaczej było potem to interpretowane. Czy takie rozwiązanie, czyli tej analizy i ponownego rozpatrzenia tutaj tej całej sytuacji jest dobre? Uważam, że jest konieczne z tego względu, że po pierwsze, miasto potrzebuje rozwiązań komunikacyjnych, ale nie za wszelką cenę. I ostatnia rzecz jest taka, że to musi być przeanalizowane. Zrobienie tego odcinka bez zmiany skrzyżowań no, może być nawet może mieć odwrotne skutki. Bardzo proszę jeszcze, pani Słacki. Króciutko zabiorę głos, bo już kilka razy do państwa przemawiałem. Zacznę od tego, że bardzo chciałem podziękować radnym, do których dotarły argumenty merytoryczne, przemyśleli swoją decyzję i są w stanie ją zmienić. Są na tyle świadomi i na tyle rozsądni, że ważąc argumenty są w stanie ją zmienić. Także dziękuję wszystkim bardzo za to. Chciałem tutaj tylko się odnieść do jednej rzeczy, która być może za mało troszeczkę wybrzmiała w całej tej dyskusji. Bo tutaj był podnoszony temat, że z mieszkańcami było to konsultowane. Nie, nie było to konsultowane. Nie była decyzja, została nam to na jakimś spotkaniu w 2022 roku oświadczone, że Rada chce to zrobić. Myśmy się sprzeciwiali oczywiście. Rada zagłosowała za tym, żeby to zrobić. Czy to się nazywa konsultacja? Nie. Czy usłyszeliśmy jakieś merytoryczne argumenty za tym, żeby to zrobić? Nie. Powtarzam jeszcze raz, ja nie usłyszałem żadnych argumentów. I druga sprawa jest taka, że mieliśmy być zaproszeni na rozmowę jako mieszkańcy, szczególnie tych domów, które będą wywłaszczane, z działek, z których będziemy wywłaszczani, na konsultacje. No do tej pory to się nie zdarzyło. Ja z kolegą, z sąsiadem, tak z ulicy żeśmy weszli, akurat była pani burmistrz w gabinecie, przyjęła nas, bardzo się cieszę, poświęciła nam swój czas, bardzo się cieszę, ale nie nazywam tego żadną konsultacją. To była nasza inicjatywa mieszkańców, myśmy przyszli, myśmy chcieli porozmawiać o tym. Nie zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Przepraszam bardzo, jakie konsultacje? O jakich konsultacjach tu mówimy?
ileś set numerów na ulicy Pańskiej, na osiedlu Pańskim, ulica Marka i ulica Ogrodowa, którzy zostaną zablokowani przez tą inwestycję? To dobrze. Ja już... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz jeszcze w tym temacie. Panie przewodniczący, czy byłby pan uprzejmy przeczytać nazwiska podpisane pod tym wnioskiem, który pan przeczytał? Tak, zdążyłem je już rozszyfrować. Michał Liszka, Joanna Sochacka, Krystyna Pazdur, Jan Szynalik, Kamil Korda, Bogdan Surówka i pani Janina Flik. Dziękuję bardzo, ale bardzo króciutko już, bo naprawdę musimy tutaj... Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię związaną z przejazdem kolejowym. Przejazd kategorii B będzie budowany na ulicy Zakopiańskiej, a przejazd kolejowy na ulicę Ogrodową pozostanie. Z tego co wiem, umowy na remont tej linii od Rabki do Mszany Dolnej został podpisany, więc warto rozważyć to, czy przejazd na skrzyżowaniu ulic Kolbego i Ogrodowej nie zablokuje w ogóle całego ruchu aż do skrzyżowania z ulicą Zakopiańską? On też będzie przebudowywany. Ja wiem, że będzie przebudowywany, ale jeżeli będą jeździć pociągi, to niestety przejazd będzie zamykany. W tej sprawie było spotkanie z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych, kolej była na tym spotkaniu i rozwiązanie jest w tej chwili takie zaproponowane i nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. Ja wiem, zrobić. Ale mówię w kontekście planowanej budowy. Dlatego we wniosku jest napisane, by rozpatrzyć to jeszcze raz, poglądając całościowo na to, co będzie w Mszanie Dolnej robione. Dziękuję bardzo.